Dzidoberek. Witam się z wami bardzo serdecznie, gorąco 23 grudnia. Patrzcie, jak ja wyglądam. Nie śpię od godziny po 8, po 9, po 8. Nie śpię, chyba jestem przeziębiona. Dajcie znać, czy mój głos mi się wydaje, że mam inny. O, pięknie. Tego mi tylko brakowało. Czekajcie, pójdę po kapcie. No, dzionek zaczęłam od przesyłki. Kurde, jakie powywijane, patrzcie. Takie cacko. Tutaj czeka, koty już szaleją, tak? Już będzie domek będziemy robić, tak? Będziemy tu robić domek. Dobrze, że pan przyniósł mi, słuchajcie, tą przesyłkę. Bo to jest właśnie przesyłka z Polski, która miała iść. Czekajcie, bo jeszcze synek mój śpi. Spał ze mną. Ja biorę sobie tylko papcie. Wezmę sobie gumkę do włosów. I co? Czekajcie, idę z wami tam. Idę z wami tam. Otworzymy sobie tą przesyłkę. Ja tutaj wiem, że mam od rodziców jakieś mięsiwo, więc na pewno muszę, słuchajcie, coś tam wygrzebać i powyjmować. I co? Ja tak dzisiaj od rana, słuchajcie, jestem na sprzęcie, bo problemy były z niespodzianką, o którym miałam wam powiedzieć. Od samego rana kuźwa dostaję cały czas jakieś powiadomienia, wiadomości i w ogóle, ale jeszcze nie mogę wam nic powiedzieć, dopóki to nie będzie pewne. Także to, więc niespodzianka dziś, 23. Ja wam mówiłam, że będzie przed Wigilią, więc jest. O, właśnie dostaję wiadomości prywatne z życzeniami, więc ja dziękuję bardzo, bardzo serdecznie wszystkim ogólnie. Ja nie będę chyba się tutaj rozdrabniać na odpisywanie pojedyncze, bo po prostu tyle jest tego, więc ja na pewno tutaj poprzez nagrywki, poprzez story, poprzez YouTube'a będę wszystkim życzyć wesołych, zdrowych, pogodnych itd., itd. No i co? Ja się może zaraz wezmę za jakąś, przepraszam, kawę. Otworzę tylko paczkę, bo muszę, tak jak mówię, wyjąć mięsiwo. Mama mówiła, że mam powyciągać. Tam coś rzekomo właśnie jest, co muszę wsadzić do lodóweczki. No i co? No i życzę wam przyjemnego dnia. Jak ktoś ma urodziny, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego oczywiście. Jak widzicie, mundury gotowe, idziecie do pracy. Także nie ma to tamto. Świąt nie ma, w sensie, wiecie, ja pracuję i dzisiaj, i jutro, i jestem po prostu taka co? No taka, wiecie, pomiędzy. Nie wiem, czym, ale pomiędzy. Zaraz otworzymy sobie przesyłeczkę, otworzymy sobie kalendarze. Dzień pełen wrażeń, a ja przeziębiona. No tak się doprawiłam, no i co? No, a tu zobaczcie, przykleiłam te literki właśnie z funciaka. Widzicie? Nie wiem, czy widać. Happy New Year tutaj jest. Widać to? O, Happy New Year. A tutaj jest Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Czekajcie, zrobię może nawet zdjęcie, co? Będziemy mieli na ten. O, ja powinna być na tym tle w sumie. I będzie taka fota, słuchajcie, wiecie, na ten. Wiecie, o co chodzi. Cheers. I będzie zdjęcie od razu na miniaturę, wiecie, o co chodzi. Dobra, trzeba nalać wody, wstawić wodę, masakra, wziąć się za jakieś gotowanie. Nie ma siły, nie ma siły, nie wyspałam się, poszłam spać po 3 chyba. I stała po 7 czy po 8, jeszcze nie pamiętam. Chyba przed 8. No, 4 godziny snu. Słuchajcie, 4,5 chyba. Dobra, biorę się za ten pierdolnik i odzywam się do was niebawem. No i zobaczcie, o, tu już widzę jakieś coś. Nie wiem jeszcze co. Tu jest coś. Tu jest coś, co muszę wyjąć. Nie mam pojęcia, co to jest, słuchajcie. Jakieś zdjęcie? Jakiś obraz? A, dobra, wiem. Wiem. Ja wiem, co tu jest. Ała. Kurczę, nie pytałam brata, czy mogę. Pod choinkę. Ale nie pod choinkę. Ja cię pierdziule. Ja cię pierdziule. To jest chyba to, ja nie wierzę. What? Tak. Dla pana Gracjana Cieszewskiego. Ja cię pierdzielę. Musiałam to otworzyć, a tam pierdzielić konwenanse. Słuchajcie, zobaczcie. Ja wam powiem, nagrywasz mnie, ja też jestem tam na kamerze. Ja wam coś powiem, słuchajcie, co to jest. Mój tato jest, jak się to mówi,
No, że on jest działaczem w Kotwicy, w Kołobrzegu, Kotwice Kołobrzeg, czyli oczywiście w drużynie piłkarskiej, w zespole, wiecie co chodzi, w piłce nożnej. I przygotował dla Gracjana, dla pana Gracjana Ciszewskiego, przyjaciela MKP, tu pewnie było Janusza Ciszewskiego, tato zakleił, Kotwica Kołobrzeg z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia życzą sztab szkoleniowy oraz zawodnicy. I to jest na 1000% dla mojego taty, bo tu jest mój tata, tu jest mój tato, tu jest mój tato Wygracjon. i Gracjan. I tu jest cała drużyna piłkarska i tutaj jest tłoczek Artur, czyli kojarzę, ale zapomniałam jak się nazywa, tego kojarzę. Chłopaków niektórych tylko kojarzę, ale tak powiem szczerze, tak piąte przez dziesiąte, quante papente. Tu jest mój tata, tutaj też działacze, tu widzę ten też go kojarzę. Tu nie wiem kto to, no i zobaczcie, i mój tato z Gracjanem. Mega, mega pamiątka, Gracjan będzie miał do pokoju, zobaczcie, przybliżę i pokaż. Także to już widzę, mój tato zmienił. Tutaj było dla mojego taty z okazji urodzin. Mój tato obchodzi urodziny 17 stycznia. Dostał na urodziny, a tato mój zrobił to dla Gracjana, bo jest Gracjan tutaj. Jest Gracek, pokaż na zbliżeniu. Powiem wam, że mega pamiątka. Mega, 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 mega. Możesz otworzyć tam pierdziele. Przyszło, to otwieram. Nie jest, nie ma kartki, że nie dotyka, żeby wstać, że tylko 24. Nie ma. A poza tym 24 jest jutro. No to co? To dużo nie zostało. Siema! Zobacz, co dostałem się od dziadka. Patrz na to. Patrzaj ty na to. Dziadek. Ptaszyno moja. Pękło. Pękło. To nic. Tu. Tu. To Paweł? Nieważne, myślałam. Tu dziadek, a tu kto? Ja. Z dziadkiem. Powiesisz sobie na Tak, ścianie. co? Tak. Gasię. Obawiam się, że dla ciebie tutaj nic nie ma. A może i Otwórz jest? się. Tylko, że ja przepraszam cię, Daisy, ale ja tam jakby będę jeszcze otwierać. Także fajna, co? Pamiątka. Dziadkowi podziękujesz. No i teraz tak. Dobra, wyciągam. To są jakieś suweniry, słuchajcie. Niepodpisane. Nie wiadomo, co dla kogo. Pewnie wszystko dla mnie. Nie. Następny. O! Tu ja wiem, co to jest! Młotek. Dostałam tłuczek. Jest podpisane. Aga. Tu jest podpisane. To jest niepodpisane. A jest! Aga, też dla mnie w kwadratowym? To nie wiem. Ale wiem, co dziewczyny tutaj jest. Pokaż. Tutaj jest, słuchajcie, tłuczek. Prosiłam mojego brata, czy kupiłby mi. W ogóle taka fajna historia. Taka historia śmieszna odnośnie tego gadżetu, bo mój brat się pytał, co ja bym chciała na święta, jak będą wysyłać rzeczy z rodzicami. Ja powiedziałam, że tłuczek do mięsa. No i to jest tłuczek do mięsa, tylko chciałam z metalowymi końcówkami, bo mój się rozwalił. Dobra. No to jo. Bierę dalej. Moje. Tu nie wiem, co to jest. Jakieś coś. Co piszę? No, szukam. Szukam. O, piszę. Na zielonym. Na zielonym. Aga. Do Agi to. To jest dla Agi. Wszystko jest dla Agi. To nie, ale też dla Agi. Czyli to jest dla Agi, to jest dla Agi. Ważne, że jest tłuczek, słuchajcie. Uwaga. Dobra. Dalej. Macam. Oliwia. Jej! Jest do Oliwii. Pierwsza rzecz, jakaś taka. To Wow! też moje. Aga. Też. Aga. Aga, jak ja to lubię. Lubię te imię, słuchajcie. Zaczęłam lubić swoje imię. Pierniki, wiem, to są pierniki od mamy. Na drzewo. Mama, ta sama jest na drzewo. Mama pierniki właśnie mówiła, Mama. że Mama. wsadziła. No i zi już tutaj obcego wywołuje. Dobra, dalej. Tutaj też mam takiego fajnego małego Aga. Ja wiem, co on zrobił, ale on jest nienormalny. Ja go poprosiłam o kilka rzeczy z biedry. Chciałam te bel, takie te nowości, i mi się wydaje, że on mi to jako prezenty kupek zapakował. Co ty tu grzebiesz? Palec, grzebalec. Uwaga, ja tu wszystko czuję. Aga. Następny. Aga. Gracjan. A macie podobne takie coś? No to słodycze pewnie jakieś albo coś. Podobne macie. Dobra, dalej. Wow!
Cieszę się, ale jeszcze też czekam na jeden, na jedno coś, to Wam zdradzę niebawem, mam nadzieję. Myślę, że do 27 powinny dojść. Pod drzewo. No właśnie, no to pod choinkę. Otworzyłeś już? Myślę, że tam. Pod choinkę. I tak już będziesz wiedział. O, coś dla mamy tu widzę. Jest. O, co zapomniał, to źle napisał. Tu Aga powinno być. Połóż sobie pod choinkę, jak chcesz, a jak w sumie nie chcesz. Tam powinno być Aga, tu powinno być Oli. Zobaczcie, dostałam znowu kalendarz, tym razem bez zdjęciów. Tata się nie podpisał niestety. Nie napisał nawet mi życzeń, no wiecie co, ale za to załatwił mi kalendarz. Mega się cieszę, bo uwielbiam ten kalendarz, mój jest już zapisany właśnie i generalnie już go kończę, a super jest właśnie dlatego, że ma takie godziny, zobaczcie. Pokaż wam tutaj zbliż i żeby była ja, ta, fokus żeby był. Nie machaj tym aparatem. Widać? Dobra, musiałam tutaj przejąć kamerkę, bo Oli ma problem z fokusem. No, zobaczcie, taki kalendarz, uwielbiam po prostu, uwielbiam te kalendarze i właśnie tamten, tamtoroczny, zeszłoroczny mam właśnie z Powiat Kołobrzeski, zobaczcie jakie piękne fotografie, tutaj jest cały ten kalendarz, tutaj jakieś zdjęcia, proszę bardzo, to jest Puszków Morskich, tam mój chłopak właśnie pierwszy chodził do szkoły i dużo moich znajomych zresztą. Zobaczcie, jakie fotografie właśnie z Kołobrzegiem, ale bardzo mi się podoba, że właśnie jest rozpiska na cały dzień, ja potrzebuję dużo miejsca. Także dostałam od taty kalendarz, mega się cieszę, będę musiała drędnąć im podziękować, bardzo się cieszę z tego kalendarza i jeszcze czekam na jeden, ale to Wam zdradzę niebawem. Także znowu tu wędruję na moją kubkę. No i co? I tu chyba właśnie jest siatka, którą ja muszę zamknąć teraz. Nie mogę pokazać. Tu jest siatka, którą chyba właśnie muszę otworzyć. Weź teraz Oli, nagrywaj, bo ja nie mogę. No to otwieraj. To otwórz i tu chyba są mięsiwa. Tak czuję, tak coś czuję. No i co przyszło z Polski? Zobaczcie, co przyszło. Przyszły kabanos klasyczny, drobiowy. Uwielbiam. Pycha uwielbiam. Będzie na święta. Kiełbasa szlachetna, to będzie po szlachecku. Żywiecka, Oliwia uwielbia. Tak, to jest ta, co właśnie ty kupujesz, no mało. Wielbiam. Kabanosy drobiowo-wieprzowe, to oni też lubią. Krakowska, ja, za dużo. Za dużo tego. I myśliwska, sucha taka. Sio? Sio, także to wszystko do lodówki właśnie musi powędrować. Dobra, tutaj nie grzebie, nie pokazuje. Tu trzeba wyjąć kolejną, siatę. Uwaga. Chcesz nagrywać? Możesz nagrywać mi, czy chcesz otwierać? Ale pachnie, zapachniało tą kiełbachą. Tutaj nagrywaj. Otwieramy. Oni... Nie, no co ty, z rana kawę muszę. Ja muszę kawę. Ojej. Czy ty nagrywasz? Tu widać ten moje widać. Moją nieumiejętność otwierania przesyłki. Palce mnie bolą. A, dobra. Super. Czynka konserwowa z galaretką. Uwielbiałam ją, jak byłam mała. I uwielbiam. Pasztet podlaski drobiowy. I zobaczcie ile sera. Wow! Pokaż? Zawsze jak jesteśmy w Polsce, to kupuję właśnie do domu ten ser. Goda w prastach kilogram. Będziemy się zażerać, będziemy się maczać w serze, słuchajcie. No, także takie super prezenty. Lala oszalała na punkcie kabanosa. Patrzcie jak tańczy. Taniec przeróże po prostu. Taniec przy kabanocie. Okej, czyli to chowamy. Teraz... No i dobra. Ja tu powygrzebywałam jeszcze coś, co mam wyjąć. Czekajcie, zaraz Wam to pokażę. Więc mamy jeszcze tutaj tak. Oranżada, jakieś galaretki z oranżadką chyba w środku. Dalej mamy chałwa sezamowa, ale patrzcie, o smaku waniliowym, mini wersja. Takie mini chałwy, super. To są te. Jakieś galaretki, no. No, w środku z galaretką chyba jakąś. Ten. Michałki z Wawelu. Tutaj co mamy? Kasza manna, a ja ostatnio kupiłam w polskim sklepie. Dalej, zobaczcie, żeby nie zabrakło. Chałwa sezamowa, mój brat również o mnie pomyślał. Tutaj co jest? Bakalino, masa krówkowa kajmakowa. To Wam powiem, po co to będzie mi potrzebne, bo to będzie mi potrzebne. Dalej. Migdały blanszowane w płatkach, a to w sumie nie wiem czemu przysłali, bo ja tutaj mogę dostać, ale super, dziękuję. Zupki chińskie, bo dzieciaki lubią, więc coś mi się wydaje, że Paweł pomyślał. Dalej, pierniczki, patrzcie, masa na pierniczki.
Tego właśnie szukałam tutaj w sumie. A. Seria limitowana jakaś, około 70 pierniczków. W środku jedna foremka z zimowej kolekcji, więc też miło, super. O, kota coś boli. Kota boli, że nic nie dostał. I tu kolejna rzecz. I teraz Wam powiem tak. Jeżeli chodzi o moje prezenty, to mnie nie interesuje. Ja żadnych zastrzeżeń nie dostałam, więc otwieram. Po prostu otwieram, bo ja nie wytrzymię. Chodź tu, nagrywaj. Dobra, otwieram, bo nie mogę się doczekać i pokażę Wam od razu. Ja tu nie czekam, nie ma to tam, to słuchajcie. Ja chyba wiem, co tu będzie. To chyba są te rzeczy, co chyba prosiłam go o nie. Prosiłam o swój prezent, wiecie? Nie no, brat pytał, co chce, więc siłą rzeczy. Teraz tylko otwórzcie to. Już miałam tu nóż, nie? Kiedyś. Zaniosłam go? Już wiem, co to jest. Patrzcie. Patrzcie szybciutko tu. Widać? Bo ja nie wiem, co Oli tam pokazuje. Ja gdzieś miałam tu nóż. Ja tu przynosiłam. I co? Gdzie on jest? A tu gdzie jest ten nóż, ten duży? Trzeba uważać, bo ja go gdzieś tu miałam. Dobra, uwaga. Musiałam sobie pomóc troszeczkę nożem. Zobaczcie, mamy tutaj Jingle Bell Ginger Contour Powder. Ta-da! Ten słynny. Trochę pachnie tak dziwnie. Nie czuję. Mógłby pachnieć imbirem. A co ci daję? W ogóle pudełko i dałam do powąchania. Nie? Nieważne. Ja mam numerek 001. To jest rzecz pierwsza. Patrzcie, co mam! Tuczek mam! Do kota! Tuczek do kota mam! Tuczek do kota mam! Tuczek do kota! Tuczek do kota! A kot chce co? A kot by chciał habanusa. To jest moja druga fajna rzecz, czyli kalendarz i ten powder. Ja go chciałam bardzo. I tłuczek. Lecimy dalej. Otwieram. Nie pamiętam, co tu jeszcze chciałam. Chyba ten czerwony taki coś. Też chyba z Bell właśnie. Poczekajcie, patrzcie tutaj. Dobra, otwieram i Wam pokażę. I tutaj jest właśnie ta rzecz, której byłam mega ciekawa. Czekajcie, pierki sobie muszę do śmieci wrzucić. Jest Vanilla Sugar Face and Body Shine Powder. Bardzo, ale to bardzo właśnie go chciałam. Zobaczcie, tak on wygląda. Teraz mogę Wam tylko pokazać. O, ten, gąbeczka jaka, zobaczcie. Nie czuję żadnego zapachu. Dopiero będę otwierać. Podobno się ładnie błyszczy. Na razie nie otwieram całkiem, ale mega się cieszę, że to mam. Możesz. O, tak wygląda. Także będzie teścik. To jest druga rzecz. Kosmetyczna. Wiem, że jeszcze powinny być chyba dwie rzeczy, bo ja chyba cztery rzeczy prosiłam. Nie wiem. Oli otwiera dalej. Uważaj na ręce. Zaraz idziemy kawę robić. Kubek? No. A, kubek! To też się cieszę bardzo. Albo świeczka. Kubek czy świeczka? Kubek, no to się cieszę bardzo, bo wiecie, jak ja kubki lubię. Co to jest? Pokaż. A, kandu. Świeczka? Tak. Wow. Świeczka taka. Kerzen Farm. Kerzen, to chyba taka Kerzen się czyta. To z niemieckiego. Pokaż mi nazwę. Nazwę już pokazuję. Razem chcę Wam sfokusować. Pięknie. O, proszę. Videomaker mój. No i zobaczcie, tak jest zapakowana. A, już wiem, to nie jest świeczka. Wow. Wow, już wiem. Już wiem. Patrzcie, ja mogę odwinąć. Nie dostałam żadnego, że nie mogę. Ileż mam czekać na prezent. Człowiek cały rok czeka się, doczekać nie mogę. Dzisiaj dzień prezentów, ale zobaczcie, jak to jest zapakowane. Mam nadzieję, że nie wyleciało, ale ja już. Ale pachnie. Wow. Uwaga, zobaczcie, to jest pachnące, to jest z wosku w ogóle. Tu ma cynamon. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest świeczka sama w sobie. Wow, to jest świeczka sama wese. Sama wese, ale to chyba nie jest właśnie wszystko, bo zobaczcie. Tu jest podgrzewacz taki, nie podgrzewacz, no podgrzewacz, dobrze mówię, tea light i ten ojej, Oli, nożyczki, ręka wystarczyła. Uwaga, zobaczcie, ale czad, ale mi trafili w mebiusta, słuchajcie. No, patrzcie, i to się nakłada tu i to tak ma być. Ale jazz! I tu się świeci podgrzewacz i on podgrzewa ten wosk. Ja to już odpalam zaraz. I to się rozpala. I to się rozpali i to powinno pachnieć. Tu zostawiam kartkę, żeby Wam potem
pokazać jakiegoś tam tego odsyłacza. O, ja. Pokaż, Oli, pokaż. Do kawy, edycja limitowana. Jakieś od Moni też dostałam tiramisu, takie. Tiramisu, sangrii, wiśnia, wow, w czekoladzie i słonego karmelu. Słony karmel, wiśnia w czekoladzie, tiramisu i sangria. Niam, 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 będziemy to pić. To jest kawa czy... Nie, to są syropy do kawy. Tyle? Takie smakowe, no. Takie dwa opakowania, zobaczcie. Ale mam dzisiaj dzień. Choinka, choinka. To powinno być pod choinką. Yeah, no to jest, ja siedzę pod choinką przecież. Mega się cieszę, zobaczcie, przyjęłam właśnie kamerkę. Ta-da-da, taki dzień, w ogóle pełen niespodzianek. Kurczę, pokaż, bo jeszcze ja czekałam na najważniejszą rzecz, którą w sumie ja go poprosiłam, żeby to był mój prezent. Tak się umówiliśmy. I to jest właśnie to. Proszę mi pokazać. Yeah, daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. No daj, 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 daj. No daj. Daj, bo muszę pokazać. O, coś tam był. W środku, w książce. Patrzcie, to sobie zażyczyłam pod choinkę. A to jest książka, Wielka Księga Pyszności, 120 przepisów. Możesz. 120 przepisów i to jest książka inspirowana w ogóle Instastory i Facebookiem. Nawet tu gdzieś powinien być chyba odsyłacz, słuchajcie. Gdzieś tu powinno coś być o Facebooku w ogóle. Pyszności, słodkości, fit, party, shaker i junior. Już nieraz korzystałam, jeżeli chodzi o przepiśnik. Największa kulinarna społeczność w Polsce. Frania, Kate, Rysiu, Seba i Wojtek. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcia. Dzieci dostały takie same słodycze, ale wiem, że jeszcze mają dostać pieniążek. Ale to dopiero dostaną jutro pieniążek. Na przykład ziemniaczki zapiekane z sosem bolognese i wszystko jest pięknie od początku pokazane, przejrzyście. Bardzo mi się to podobało. Podobno są właśnie fajne przepisy, ciekawe, proste, niedrogie. Tak mam w przelo, ale pachnie. Uwielbiam ten zapach taki jak prosto z wytwórni, z księgarni. No. Prosto z produkcji. Dziękuję i to jest mój właśnie prezent. Tylko Mikołaj mi zapomniał podpisać. No, także bardzo, bardzo dziękuję bratu, bratowej za prezenty. No, mega się cieszę. Zaraz idę to odpalać, bo to mnie mega ciekawi. Syropki może nawet wykorzystam do porannej kawy. Ale dostała słodycze, synek. Dostaliście te same słodycze, bo tak mieliście dostać. Idę odpalać, słuchajcie, świeczkę. Która jest robić... lepsza rzecz, mama? No, i robić kawę. Ale tu jeszcze prosiłam chyba właśnie o jeszcze mama. Chyba błyszczyk do ust. Nie wiem, czy gdzieś będzie w paczce. Jeszcze później się z nimi zgadam, zadzwonię. To mi dadzą wskazówki. Które ci się podoba najbardziej? Drogowskazy. Najbardziej? W sumie no. To mnie zaskoczyli, bo nie spodziewałam się tych rzeczy. Z tego się mega cieszę, bo ciężko jest tutaj dostać z metalowymi końcówkami. Świeczka jest genialna. Idę ją za chwilę odpalam i jestem najbardziej jej ciekawa. Książkę chciałam, więc sama sobie prezent wymyśliłam. Myśliłam, mega się cieszę z kalendarza, bo uwielbiam pisać, wszystko zapisywać. No i syropy do kawy Wiadomix. Także żegnamy się z Wami na chwilę i odezwę się do Was później. Pa, ja! Pa! Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami 24 grudnia. Słuchajcie, dzień tygodnia. Dzień tygodnia. Poniedziałek, przecież wiem. Dzień dobry, córca. Córca leci ze mną. Spałaś ze mną, my właśnie stajemy. Ja i moja piżama wstajemy. I w sumie coś bym wam pokazała, ale nie wiem, czy ja mogę. Ja nie wiem, czy ja mogę. Bo ja nie wiem, czy ja mogę. Ja nie wiem po prostu, czy ja mogę. No, słuchajcie, pokażę wam na pewno niespodziankę, chociaż wczoraj wróciłam dość późno, jeszcze chwilkę posiedzieliśmy. Ja i moja niespodzianka. Siedziałam trochę z niespodzianką, słuchajcie, no i właśnie, o, takie są efekty, że nie zmyłam tego oka. I co? Życzę wam zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Ja trochę jak zwykle no zapchany, dzisiaj idę do pracy, żeby nie było. Tak, dzisiaj idę do pracy. Śniegu brak. Jak nie było, tak nie ma. Proszę zobaczyć. Jak nie było, tak nie ma.
Idę, spadam, muszę wam coś zmontować. Wczoraj wam niezbyt wiele ponagrywałam. O! Uwaga. Idę do niespodzianki. Uwaga. Uwaga. Naprawdę idę do niespodzianki. Uwaga. Uwaga. Uwaga, uwaga. Ta-da! Jest moja niespodzianka. A gdzie jeszcze taka mała niespodzianka? Jest! Dzień dobry! Nie widać was w ogóle. Jest? Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Ciocia. Ciocia jesteś? Nie, ty. A ja jestem ciocia, a ty kto jesteś? Amelia. Amelia jest. A kto ty jesteś, Amelia? Powiedz mi, skąd ty przyjechałaś? Cisetta. Cisetta! No to tak jak ja chyba, co? Ja też jestem Cisetta. A skąd przyjechałaś? Skąd ty przyjechałaś do mnie? Świn? Do stu. Ze Świnoujściu? Kurczę, a jak się nazywa twój tata? Paweł. Paweł, a kto to jest Paweł? To jest, kto to jest dla mnie? Mój tata. To jest twój tata, a dla mnie? Ty wiesz, kto Bez. To jest? Brat mój, super, w końcu jest moja niespodzianka, trzymałam to przed wami tak długo, że... Też nie masz brata. Ja, co jeszcze raz? Czy ty masz brata? Nie. Nie masz brata? Nie, to mogę pojedać zaraz. Ty chcesz wziąć mojego brata? To jest twój tata przecież, nie mój masz. Brat. Ty mi zaraz zamieszasz tak, że ja się sama pogubię, kto jest kogo brata, nie? Nie, to jest tata, to brat. Aha, twój tata to jest mój brat. Tak? Nie, mój brat i mój tata. Nie rozumiem. A, to twój brat. No twój brat i twój tata to jest mój brat. Nie. No, także jest moja niespodzianka. Trzymałam przed wami bardzo, bardzo długo. O, co, robaczki. Wczoraj powiem wam, że naprawdę, wczoraj to tak niezbyt ponagrywałam, szczerze wam powiem, bo od rana dzień był tak po prostu popierdzielony, jak 150. Okazało się, że właśnie opóźniony lot, tutaj ktoś czeka na lotnisku, ja na nich czekam, w ogóle jedna wielka masakra, ale najważniejsze, że są. A ci Pawcio? W toalecie. A, mój brat ma zebranie zbiorowe, zarządu, tak? Będziemy robić też malu-malu, co? Będziemy robić malu-malu. Będzie Amelka mnie malować. Może właśnie zrobimy taki filmik, że Amelia mnie pomaluje. Da mi takie kosmetyki, powybieram do makijażu, tak? I ty będziesz mnie malować. A, to nie ma paczki na sen. Nie ma paczki? A gdzie jest? Gdzie jest? Mama schowała ją do szafki. Tata idzie. Tak to właśnie ty jesteś. Tata nie wie, że ja tu jestem. Niespodziankę zrobimy. Tak, to schowam. Tutaj, schowam się. Chodź tu. Nie wiem, czy to było pierwsze spuszczenie wody, czy drugie. Niech idzie, bo mi się chce się. No, także jest niespodzianka. Dobrze, że to można wycinać. Dzień dobry! Ho, ho, ho! Jest niespodzianka. Amelka, powiedz to pa. 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 No, także co? Ja będę montować, muszę zrobić kawę, musimy coś zjeść. Moje dzieciaki chyba śpią, chociaż nie wiem, Gracjan to tak czuję, że jeszcze chyba nie, tam a, coś nie gra. A Oliwia spała? No, czuję to. Czuję to w kościach, że Oliwia ze mną spała. Tak mnie boli karki, plecy, że nie wiem, w ogóle czułam jej rękę gdzieś tutaj. Ona, a przesunęłaś się łóżko, ja nie wiedziałam. Dokładnie. Więcej miejsca się zrobiło. Tylko teraz do kosmetyku bym nie dochodziła. Ale tak można, nie? Później tak wąziutko chyba tam odsunąć. Tak. Bo to mi się podoba. Więcej miejsca. Mówię, że jak będziemy, wiesz, mało miejsca, to ona mi nawet się przywróci i nie spadnie, nie? No. Ale się wypisaliśmy. Ale kurde, fajnie. Co masz? O! To będzie... Jaki cię? To
dłużej. No, przygotujesz sobie tam kosmetyki i będziesz mnie malować. Idziemy, pijemy jakąś kawę, robimy pielęgnację i co? No i w końcu już zobaczyliście moją niespodziankę. Pewnie co niektórzy się na pewno domyślali, nie wierzę, że nie. Ja muszę zmyć jeszcze moje oczęta. O, nastała jasność. Muszę zmyć właśnie moje oczęta, słuchajcie. Małe przemeblowanko właśnie było, zobaczcie, przesunięte zostało łóżko i podoba mi się to. To fajnie wygląda, tylko będę musiała minimalnie odsunąć, żeby tam mógł stoić. Ale generalnie ten pomysł mi się bardzo podoba. To biurko mnie tak wkurza, bo ono tak stoi, słuchajcie, tak. Były przygody, nie? Podczas lotu. Były. Były przygody, słuchajcie, masakra. Godzinę w samolocie. No, godzinę? Nie więcej chyba nawet, nie? Trochę. Ponad godzinę czekaliśmy. No, masakra. Dopiero leciliśmy. To jest mój nephew. Co się ci dał? Chodź się z żywą. Naprawdę? Kurde, jakie historie tutaj u nas są, słuchajcie. W pokoju tam. W pokoju jeszcze? No ja mu dam. Tutaj się zwymiotował się. Który tu się zwymiotował? Gdzie? Fuuu. Czemu się zwymiotowałeś, kocie? Dziusiek go bolał. Zobaczcie, jak ładnie zrobili wczoraj, jak ja byłam w pracy poprzestawiane. Mamy stół. Mamy chuinkę, wszystko mamy. I jeszcze Pawcie tutaj z Wiolą pozawieszali ten światełko u góry. Wszystko wam pokażę oczywiście powoli, ale teraz muszę posprzątać. Trzeba posprzątać, trzeba się wziąć za kawę, za śniadanie, tak? No, to nie. Wszystko posprzątam, nie? Trzeba posprzątać, bo to twój będzie. No, także odzywam się do was niebawem. A już idę, już masz zamknięte oczy. Masz, zamykaj i otwieraj. Ho, ho, ho. Co to jest? Musisz tu pogrzebać, bo tu jest coś dla ciebie. Jest coś dla chyba twojego brata. Jest chyba coś dla taty. A dla mamy będzie tam na tym takim, na takiej karcie fajnej, specjalnej. Otwieraj. To jest chyba dla brata. A to cię nie interesuje, rozumiem. Jest wszystko pomieszane. To jest moje. Skąd wiesz? Tak. Skąd wiesz? A pokaż tu, pokaż Oliwii. Oliwii pokaż, ona tutaj nagrywa cię. Pokaż tu. Co to jest? A kto to jest na tej bluzce? Co to jest? To tu. Co to jest? Bambta. Nie. Choinka. Nie, ty nie choinka, zobacz. Co to jest? Patrz. Lód. Zobacz. Lód. Ale patrz, może masz takie kolory. Widzisz? Taki komplecik dostałaś. Pokaż, co to jest. Spódniczka? Wow, ale będziesz super na wakacje. Dalej, co to jest? O, to chyba dla ciebie. Pokaż Oliwii. Pokaż Oliwii, co jest dalej. Fajne? Ojej, Wańka stajmy. Szybko trzeba, szybko. Po prostu timer mówiliśmy włączyć. Co? A, ty już wiesz po co sięgać. Brazu, kolejnie. Co to jest? Co to jest? Siadaj tu, bo ci się będzie łatwiej. Co to jest? Barbie, podoba ci się? Tak. To co, to trafił elf? Tak. Mówi dalej. O. Musisz zobaczyć, otworzyć. Co ty jest? Ja to musisz wszystko teraz. O, dla brata. No, dla brata. Ustaw dokładnie. Co to znowu? To jest dla mamy. Do mamy, dokładnie. Dla brata? A tatusa. Wow. A tatusa. Dziękuję. Proszę. Dobra, ja opowiem teraz Barbie. Barbie trzeba wziąć. Ceny zapomniałam wziąć. Dziękuję. Proszę, podoba się? Tu chyba trzeba oberwać to, wiesz? Bo to czekaj, ciocia ci pomoże. No i teraz otwieraj. Otwórz to, co tam jest. Ja nawet nie wiem. No i torebka chyba też będzie, tak? Szybko tak trzeba, tak? Trzeba szybko. No, mam cukrzy, jakieś ważne paluszki. Ciocia już ostatnio pociechała na palce, to jest takie te. I tu jest torebka jeszcze. Torebka do wykorzystania. Już mogła ją zabrać sobie na spacer i możesz tam mieć jakieś swoje rzeczy. No, Jezu, teraz to wyciąganie jak z kalendarza adwentowego. O, a ja wiem. Wiesz, co to jest? To na stop. Co to jest? Co robisz tu? Malu. No, ale co tam wkładasz? Wiesz, co tu robisz? Patrzcie, ja ci pokażę, co robisz.
tu, jak robisz u stóp sobie na przykład, albo u rączek, to sobie to wkładasz, taki to jest separator taki. O, że oddzielasz te paluszki, żeby nie pomalować sobie lakierem. Wiesz? No. I wtedy malujesz lakierem paznokcie i one są tak osobno. A. Tu są naklejki na paznokcie. Tu jest spinka do włosów. Tu jest, wow, lip gloss, to jest błyszczyk do ust. Patrz. To ciotka nawet nie wie. Fajne takie. Pachnie słodko, zobacz. I to malu robisz na usta. Tak paluszkiem i na usta. O, tak później. O, wszystko. Dobra, no to jest zestaw pierwszy. No i teraz musisz, jakby ta sama sytuacja, tylko inna rzecz. Proszę, teraz musisz sprawdzić koniecznie, czy to ci się spodoba. Spodoba ci się, czy się nie spodoba? Ciocia pomoże, czekaj, bo to takie chyba ciężkie. Zapakowali, nie? I jak to dziecko ma odpakować? Trzymaj mi mocno, ja będę wyrywać, no. Trzymamy wszyscy razem. Widzisz, że tu rąk trzeba. Co to jest? Ale to ładne jest. Już, bo to jest taki mebelek, że stawiasz sobie później na półeczkę. To już się więcej nie wyciąga. Dało się mi. Dało się? Dobra. Ale ci się udało, faktycznie. Ale to pachnie. Pokaż. What? Karmel jakiś. Jakiś coś pachnie, a ta? To co to jest? A błyszczyk. No to. Jeju. A to chyba pędzelek do malowania albo oczu, albo ust. Ciocia nie wie nawet. No może z podstawy tak do. O, wow, jak się świeci. No ma, otwórz to. Patrz, jaki błyszczyk do ust. Tu taśma krem. O. I teraz tym pędzelkiem maczasz tu i na usta. Chyba na usta, tak? Czy to do oczu? Nie wiem, przeczytaj. Lip gloss. Nie, chyba. Lip co gloss. Tu jest? Wszystko? Lip gloss? Mhm. Lip gloss, wszystko. A co z tym, co jest różnica, co się pomaluje, nie? Który kolor użyjesz? Ten. Dobra, Fyl, to... Okay. Pokaż się, Oliwie, jak się malujesz. Pokaż Oliwie, jak malujesz. Chyba gdzieś musimy iść wieczorem, co? Po pracy mojej. No pójdziemy gdzieś chyba tam pod tę dużą choinkę, nie? Z takim makijażem to trzeba. A tą zobacz sobie, zobacz, czy ta jest fajna. Tylko delikatnie, bo one to by się nie... A, tak się... Nie pamiętam, to przypomina. Też fioletowa. Lubisz fioletowy? Ja kiedyś bardzo lubiłam fioletowy. Kiedyś? A babcia Stania lubiła różowy. Ja zawsze fioletowy. Dziękuję. To co, podobają się rzeczy? Tak, jesteś zadowolona? No. Czyli podziękować Mikołajowi? No. Dobra. Ciekawe, jaki kolor lakieru, fiolet? O, to ja już co? Ja jeszcze nie gotowa do roboty, a to już widzę klienta ready. Nie. Nie? Nie malować? Nie. Nie? A pomóż. Czemu tak wszystko pachnie ładnie? Fioletowy, ładnie. To później pomalujesz, nie ma sprawy. To teraz możesz się bawić. Wszystko możesz sobie poukładać jak chcesz. Naklejki na sanduce połóż, bo są duże. Tu sobie włożysz i to jest taki mebelek. Stoi później u ciebie w pokoiku ładnie. A wiesz co? Coś mi ciekawi. Czy tu jesteś w kształcie serca? Nie, myślałam, że wiecie. Bo wiesz co myślałam? No, myślałam, że możesz sobie położyć, ale chyba nie. A jeszcze jest lip gloss taki. Dziękuję, Oliwia, Mikołajowi. Jeszcze raz. Mikołajowi, Oliwa. Ja jestem Mikołajem. To przekażemy Mikołajowi. To cieszysz się, tak? No. No to super. To dajcie ci później. Wow, super, ciocia się cieszy. To idę przekazać Mikołajowi, że wszystko super. Mama, zabieraj. Torebka twoja zostaje. Mama, ciuchlan, zabieraj. Gdzie jest Dominiś? Śnieżyce były i chyba jutro będzie. Znaczy byłby dziś, gdybym nie szła do roboty, ale niestety nie. To, proszę, jest jedna część.
To jest też jedna część i jutro będzie druga część. Tylko przymierz koniecznie, muszę zobaczyć, czy będzie dobre. Dziękuję. Proszę bardzo. Przymierz swetera. Teraz przymierz. Chodź. Przymierz swetera, bo chcecie zobaczyć. Dobrze, na koszulkę.